Witajcie kochani, witajcie. Ja na troszeczkę zatrzymałam się, żeby przedstawić pewną historię, a właściwie prawa kobiet w dziejach naszej historii, w tym co uważałam, że jest najistotniejsze na ten czas. Wiecie, że ja nie opowiadam się za socjalizmem, komunizmem. I jednocześnie, będąc niezależną, opowiadającą się za wolnością, muszę mówić zawsze tak, jak jest i jak to widzę. Ta wypowiedź wiąże się z tym, że ja już mówiłam, że jestem za tabletką dzień po. Bo jeżeli ktoś jest przeciwko aborcji, to aż się prosi, żeby był za tym, by nie dopuścić, żeby kobieta zaszła w ciążę. Nie dopuścić do zapłodnienia. I od tego jest właśnie tabletka dzień po. Dzisiaj pan prezydent Duda miał ostatecznie wypowiedzieć się, albo jest za, albo jest przeciw. Ja rozumiem, że pani Paprocka z gabinetu prezydenta miała się wypowiedzieć, czy opublikowała, bo ja to tylko czytałam, że pan prezydent Duda wygląda na to, że jest przeciwko tabletce dzień po, przed 18 rokiem życia. Ale jednocześnie nie podejmuje jeszcze decyzji, żeby nawet od 18 roku życia ta tabletka dzień po była bez recepty w aptekach dostępna. Więc może tak po kolei. Jaka jest historia kobiet, które opowiadały się za wolnością? Pierwsza mam tutaj aktywistkę z Francji, Olympe de Gouges. Zależy w jakim języku to czytać, francuska, twórczyni Deklaracji Praw Kobiet. Poruszała prawa kobiet, przeciwniczka także niewolnictwa, które wówczas miało miejsce. Za to w 45 roku życia, dokładnie 3 listopada 1793 roku, została ścięta na gilotynie podczas trwania rewolucji francuskiej. Co? Ona się tak wypowiada. Beam, straciła życie. Przypominam, rewolucja francuska trwała od 5 maja 1789 roku do 9 listopada 1799 roku. 10 lat. No i nastąpiło przebudzenie, enlightenment. Przychodzi tutaj mi na myśl dwójka akurat mężczyzn, Rousseau i Voltaire, którzy, weźmy pod uwagę Voltaire, pisarz, filozof, historyk, satyryk, był za wolnością słowa, był za wolnością wyznania religijnego i także za separacją kościoła od państwa. Za tym wszystkim, za czym ja jestem. Rousseau, filozof, pisarz i kompozytor. Wielkie słowo, jednym słowem, wolność. Za tych czasów, słuchajcie, tej rewolucji francuskiej, kobiety miały siedzieć w domu. Zająć się dziećmi, mężem, gotowaniem, sprzątaniem, tymi sprawami. Natomiast mężczyźni odgrywali rolę w życiu publicznym. Czy wiele się zmieniło? To zależy. Bo jeszcze w PRL-u, ja pamiętam, kiedy się urodziłam i wychowywałam tam, nawet wyszłam pierwszy raz za mąż tam. Co było? Z dziada, pradziada. Mieszkanie,
Własność na mężczyznę. Samochód rejestrowany na mężczyznę. Wszystko było na mężczyznę. A kobieta to taki dodatek, kwiatek do butonierki. Bo ja tak to widzę. Za czasów rewolucji francuskiej rządził król Ludwik XVI, który słynął z przepychu, życia w przepychu. Co go tam obchodziło, że ludowi czegoś brakowało? No i kraj na skraju bankructwa i do czasu właśnie kiedy, widzicie, to wszystko wiąże się z plutonem w wodniku. 226 lat temu mieliśmy te sprawy i teraz mamy tą energię. Pluton w wodniku, już o tym nieraz mówiłam, ludzie, prawda i wolność. Wówczas mieliśmy rewolucję francuską i rewolucję amerykańską. I te czasy powróciły. Ludzie zwykli, jak ja i wy, wolność, prawda. A w Polsce, jak to wyglądało? Kobiety mogły głosować, miały prawo do głosowania po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, po tych 123 latach, po rozbiorach, po tym jak Polski nie było na mapie Europy, w listopadzie 1918 roku Polki mogły głosować. Dokładnie 28 listopada 1918 roku. Dzisiaj wiek głosowania w Polsce to 18 lat. Co prawda rozumiem, że pan Szymon Hołownia z tej trzeciej drogi coś tam obiecywał, że już będzie robił tak, żeby od 16 roku życia Polacy mogli głosować, bo to się dzieje już w wielu krajach europejskich. Dane z 2022 roku. 51,59% populacji to kobiety. Rozumiem, że jest dużo kobiet, przewaga nad mężczyznami w wieku od 60 lat w górę, czyli z tego wynika, że kobiety żyją dłużej niż mężczyźni. No i oficjalnie oczywiście kobiety mają te same prawa w Polsce co mężczyźni. Czy wiecie, tu jako ciekawostkę powiem wam, że tylko w Watykanie kobiety nie mają prawa do głosowania. Tylko mężczyźni. Papieżem jest mężczyzna, cała reszta mężczyźni i kobiety, jak zakonnice, no nie wiem, kto tam dodatkowo jest, nie mają żadnych praw do głosowania. Więc tu aż by się prosiło powiedzieć kilka słów do rządzących. Do tych, którzy ustanawiają prawa, ustawy i rządzą tym światem. Mamy wiek wodnika, ludzie zwykli, prawda i wolność. I o to dzisiaj ludzie będą walczyć. Przykro mi. Czasy Plutona w Koziorożcu, kiedy to rządzący, wielkie korporacje, monarchie, papiestwa rządziły tym światem. No niestety, po 226 latach wracamy do czasów rewolucji francuskiej i amerykańskiej. I mamy także rok smoka. O tym już nagranie było. I między innymi ja wtedy powiedziałam o Joannie d'Arc. Jest tam mowa, ją przytoczyłam. Ona była spalona na stosie.
bo rozumiała więcej, wiedziała więcej. No więc jak reszta nie rozumie, to spalić na stosie. Ona była za wolnością od wszelkiej opresji, spalona na stosie. Zauważyliście za rewolucji francuskiej, pani ta Olimpia była ścięta na gilotynie za deklarację praw kobiet. Więc widzicie, tak to jest, że mogą być prześladowania ze względu na to, że ktoś pragnie wolności. Wolności słowa, wolności wyznania, bo będą opresje z tego powodu. No, to dobrze się nie zakończy dla tych, którzy są za opresją. Także za opresją kobiet. Druga rzecz, która rzuciła mi się w oczy, to po co przyznawać kobietom, od kiedy mogą oficjalnie mieć seks, czyli od 15 roku życia, kiedy one nie głosują. Więc kogo to obchodzi? A jak będą mogły głosować od 18 roku życia, pewno ta tabletka po już wejdzie w życie. Co prawda słyszę, że pani Leszczyna, chyba to pani minister zdrowia, ona coś myśli, że bez względu na to, co pan prezydent Duda powie, ona już ogłosiła, że w maju ta tabletka dzień po wejdzie w życie, więc okej, zobaczymy, co się będzie działo. Było takie hasło przed głosowaniem na ten rząd w Polsce. Ten rząd obalą kobiety. Rzucił mi się ten napis w oczy. Ten rząd, czyli PiSu, obalą kobiety. No i widzicie, tak się chyba stało. Ponieważ młode kobiety, wyczytałam, że głosowały na Koalicję Obywatelską, czyli Tuska i Lewicę. A mężczyźni na PiS i Konfederację. No i czy to już nie mówi wszystko w tym momencie? Widzicie? Ja nie za socjalizmem. Ja nie za komunizmem. Ale jednocześnie jestem za prawami kobiet. Więc jeżeli Konfederacja, PiS, ta trzecia droga, która składa się z Polska 2050, Hołowni i PSL, no ale chociaż w nazwie ma Polska socjalistyczna, tak? Więc no wiadomo już, na kogo kobiety nie będą głosować. No to już to mówi wszystko. Bo zbliżają się wybory 7 kwietnia, a 8 jest totalne, całkowite zaćmienie słońca w Baranie. Ja jestem. Ja myślę, że teraz kobiety, które się szanują, kobiety, które chcą być wolne, a nie żyć pod opresją mężczyzn, jakiś tam partii, no, ja myślę, że się wypowiedzą. Bo dlaczego kobieta miałaby głosować na kogoś, na jakąś partię, na tych, co reprezentują myśl, że kobiecie się ta tabletka dzień po nie należy? No ja nie głosowałabym, to już wam mówię. I teraz to jest bardzo ciekawe, bo jest ogromnie ważne, żeby była równowaga w kraju. A więc ci, którzy są totalnie za Unią Europejską i być Europejczykami, a nie Polakami, okej, to Lewica i te wszystkie koalicje obywatelskie i tak dalej, to jest rząd Tuska. A jednocześnie, widzicie, wolność kobiet. No i ktoś tam się wypowiedział, tu kraj się rozsypuje, a tutaj wielkie debaty na temat tabletki dzień po. I zgadnijcie, kto to był. Mężczyzna. Więc te kobiety ciągle są traktowane jak podnóżek mężczyzn, jak
zajmij się domem, dziećmi, garami, sprzątaniem. No, święta się zbliżają, do roboty. No właśnie. A dzisiaj kobieta zajmuje się wszystkim. I rodzi, i chodzi 9 miesięcy w ciąży. Zajmuje się dziećmi. Jeździ samochodem. Prowadzi biznes. Ma karierę, rozwija się. I ona nie ma praw do decydowania o swoim własnym życiu. No, no w jakim świecie my żyjemy? No, w świecie Plutona w wodniku. Głosujcie na tych, którzy wolność wam dają, a nie ją zabierają. Buziaczki, uściski, pa.